Cóż mówić, a tutaj wspomniał dzisiaj
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, od pierwszej edycji Tartaków wspiera nas również Polska Federacja Mędrstwa Targowego, dziedziny, która na tych targach reprezentowana jest najliczniej. Najliczniej reprezentowana dlatego, że najdynamiczniej się rozwija. Poproszę o kilka słów wsparcia prezesa Federacji, pana Andrzeja Kajciechwosta. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Nie będę to rozumiał, bo to, co można było powiedzieć o tych targach, z pewnością zostało powiedziane. Ja miałem okazję w tamtym roku uczestniczyć w szacownym gronie podczas otwarcia wszystkich targów. Powiedziałem, że chciałbym, żeby te targi już powoli nie odbywały takim targom, jak odbywają w Niemczech. Nie ukrywam, że przerosło te moje oczekiwania, bo nie tylko odbywałem, dziękuję też wszystkim tętkarzom, karciarzom, którzy tu są, które wspierają. Zapraszam jutro na 11.15, również na uroczyste kończenie cyklu 2013. To nie będzie mógł, ale będzie mógł obejrzeć sobie naszego w internecie na stronie Światarka. Na koniec chciałbym też powiedzieć, że pogratulować organizatorom, powiedzieć, że mamy w końcu my ten kawę taki dla Nutamiana. Dziękuję bardzo. Branża tenkarska od zawsze jest związana, była związana i będzie związana z Polskim Związkiem Tenkarskim. Zarząd Główny Polskiego Związku Tenkarskiego wspiera nas od samego początku, podobnie jak prezes Jerzy Musiak, prezes Andrzej Kręcichowski. Tak samo prezes Polskiego Związku Wędkarskiego uwierzył, że są możliwe targi wędkarskie w Polsce na taką właśnie skalę. Zapraszam prezesa pana Dionizego Ciebieskiego, prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego i proszę o kilka słów otwarcia, natomiast proszę o wielkie brawa, bo to bez nich tych targów nie było. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo się nareszcie powitać wszystkie moje koleżanki, wszystkie moje kolegów wędkarzy. I tych, którzy są w Rzeszeniu Polskim Związku Wędkarskim i tym, którzy są poza związkiem, natomiast ich związki z wędzką, z wodą, z rybą to bardzo dobrze. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, kiedy powiedziałem, że nie będzie firm wędkarskich bez wędkarzy i nie będzie wędkarzy bez firm wędkarskich. Stanowimy jedną wielką rodzinę, co dziś możemy tutaj zobaczyć. To, co powiedział pan dyrektor, długo nie musiał mnie przekonywać, bo te spotkanie dzisiaj, popatrzenie na to, co się dzieje w Polsce, w kraju, w rozwoju, z tego olbrzymiego przemysłu wędkarskiego, wymiana doświadczeń jest potrzebna. Dlatego też bardzo się cieszę, patrząc na kwestię rozwoju tych targów. 20 wystawców, 65, 155. Ale powiedzmy jeszcze jedno. 155, ale nie tylko z Polski. Dlatego uważam, że możemy śmiało powiedzieć, że są to międzynarodowe targi wędkarskie. Wszystkim wędkarzom życzę przede wszystkim bardzo wspaniałego sezonu. Życzę, żeby ten sprzęt, który dziś będziecie oglądać, ewentualnie dziś zakupicie, służył wam jak najlepiej, łowiąc najlepsze, największe okazje. Pozostaje mi tylko jedno. Wygłoszenie takiej formuły, że uważam trzecie międzynarodowe targi Rybomania 2014 za otwarte. Bardzo dziękuję panie prezesie. Szanowni Państwo, myślę, że ceremonia nie byłaby kompletna, gdyby nie jedna z nieważnych części. Tutaj zapraszam kolegów, koleżanki, a panu prezesu bardzo proszę o przesięcie symbolicznej wstęgi otwarcia tych targów. Wielkie brawa!
Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Zapraszamy do uczestniczenia w programie targów grupowania. Mam nadzieję, że spędzicie tutaj miło czas. Dziękuję bardzo.